Włocławscy liderzy wiosny rozpoczynają zbiórkę podpisów pod listami kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak mówi Michał Pisarek, koordynator logistyki partii w Kujawsko-Pomorskim, rozpoczynająca się kampania w wykonaniu wiosny będzie nastawiona na rzeczową dyskusję bez niepotrzebnej agresji. Będzie miała na celu pokazanie, że można prowadzić dyskusje, rozmowy oraz dialog w sposób spokojny, bez wytykania sobie błędów i oczywiście używając odpowiednich argumentów. Listę kandydatów do Europarlamentu w Kujawsko-Pomorskim otwiera Wanda Nowicka. Była nasza wicemarszałkini Sejmu. Jest to osoba bardzo silna, osoba, która zawsze walczy o wolność słowa, walczy o wolność wyznania, walczy także o wolność decydowania o swoim ciele, co jest bardzo ważne dla nas. Dziesiątkę kandydatów wiosny zamyka zaś Olgierd Łukaszewicz. Dwukrotny prezes Związku Artystów Scen Polskich. Prowadzi także fundację związaną bardzo mocno z naszym programem, która idealnie wpasowuje się w nasz program. My, obywatele Unii Europejskiej, która mocno ma na celu pokazać integrację każdego obywatela z Unią Europejską. Kto jeszcze znajdzie się na liście partii Roberta Biedronia? O tym przekonamy się na bydgoskiej konwencji 2 kwietnia.